Cała czwórka na mojego zawodnika. Powiem ci wprost, masz dzisiaj robotę. Mili. O kurde, widzowie. Aha. Zgadnij kogo jeszcze. Nie wiem, możesz Ghosta? Już... Ej, odłóż tą butelkę. Co ty robicie? Dobra, i co panowie teraz? Dobra panowie, no spokojnie. Cześć moi drodzy, z tej strony panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. 12 tysięcy łapek do godziny 23.59 i dobrze wiecie, co was jutro czeka. Także moi drodzy, zapraszam do zostawiania łapek, ale również do zostawiania komentarzy związanych z serią, bo pamiętajcie, że wszystkie pomysły, które piszecie w komentarzach, później ja wykorzystuję w odcinkach. Także tak to działa moi drodzy, dobrze wiecie co robić, dobrze wiecie jak się bawić, a jak chcecie więcej, to róbcie cały czas to samo. Ostatnie odcinki fenomenalnie siadają na kanale, bardzo wam się podoba czwarta seria, także mam nadzieję, że będziemy mogli ją kontynuować jak najwięcej i że jak najwięcej emocji, zabawy wam ona przyniesie, także zapraszam do wspólnej interakcji. Plus moi drodzy, ostatnio zaczęliście pytać, skąd te takie fajne mody mamy, skąd mamy takie fajne włosy, takie fajne ciuszki i tak się składa, że od jakiegoś czasu już współpracujemy z dwoma osobami, Kałaszem i Bulletem. Macie link do ich Discorda tutaj w opisie, chłopaki robią genialne paczki na 5M'a i tym podobne. Jeżeli macie serwer i chcecie wgrać super ciuszki, to zapraszam do zapoznania się z tymi dwoma typami. Są mega kozakami i, tak, i my też korzystamy z ich modyfikacji, także zapraszam do sprawdzenia Discorda i zobaczenia, co tam chłopaczki sobie wyprawiają. A teraz, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo jak zobaczycie, zaraz na lewo trwa budowa, a jak dobrze wiemy, że na budowie pracuje pewna osoba, z którą byliśmy bardzo związani i tą osobą jest Quick Jane. Gdzieś tam sobie ciężko pracuje i zarabia pieniążki na rodzinę Logana. Bardzo ładnie się zachował nasz przyjaciel i trzeba to uszanować, ale słuchajcie, no Quick Jay nie jest ojcem tych dzieci. To, że on im pomaga, to pokazuje tylko sobie swoją dobrą wolę, ale my musimy, moi drodzy, uratować miasto, nie? I potrzebujemy mocnych sojuszników, a Quick Jay, no był z jedną z bardziej lojalnych osób, więc dam mu prawo wyboru. Jeżeli spotkam się z Quick Jayem za moment, jeżeli się uda oczywiście, i porozmawiamy i on mi odmówi, nie będę zły na niego, no po prostu zrozumiem tą sytuację i pozwolę mu odejść raz na zawsze, ale jeżeli będzie zainteresowany, to też nie będę go ograniczał, jakby ja rozumiem, na co on się pisze i że to jest bardzo ważna rzecz, ale no co ja będę FC obiecywał, skoro no FK dla mnie nie jest nie wiadomo kim, a ciężko to wyjaśnić, ale potrzebujemy też Quick Jaya, tak czy siak, kiedyś by coś wyszło, kim on był albo kim są te dzieci, koło są te dzieci, do koła należały, nasi wrogowie może jeszcze jacyś zostali i co wtedy, nie? No właśnie. A tak to możemy zaprowadzić porządek w tym mieście. Za moment powinni również zjawić się tutaj u mnie ci tacy ludzie, co poznałem na Davis. Przynajmniej dwóch, trzech z nich, nie wiem ilu przyjedzie. Umówiłem się z nimi tutaj obok zaraz. I zrobimy małą akcję zaczepną, bo ja przecież nie podejdę na budowę, powiem cześć, że to ja tutaj wróciłem. Po prostu trzeba QJ sprowokować, żeby biegł gdzieś tutaj w uliczkę i po prostu wtedy ja go przyłapię i go przytłumię. To jest chyba najlepszy sposób, jaki mi wpadł. To co było. W ogóle są na kogoś ogródku i się jeszcze czepia mnie. Dobry jestem. Także te chłopaczki gdzieś tu zaraz powinny do mnie podjechać. Ja się tylko musiałem upewnić, że tam Quick Jay gdzieś jest. Miejmy nadzieję, że jest. Hej chłopaczki, siema. Siemanko. Ale macie furkę. No, ostatnio taką sobie kupiliśmy. Nowy nabytek, że tak powiem. Czaję, ej, mogę na chwilę poprowadzić? Tak, dawaj. A co robimy? No wsiadajcie, właśnie chcę wam coś powiedzieć. Tutaj na budowie pracuje mój znajomy, z którym chciałem się spotkać, ale niekoniecznie chcę od razu do niego podchodzić. Zaraz wam powiem, który to. Kurde, widzowie, gdzie jest Quick Jay? Kurde. Gościu ma na imię Jay. Ej! Coś więcej wyglądało? Kurde, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ostatnio widziałem ją taką fryzurę dość bujną, ale jak go sprowokujecie, jakoś krzycząc Jay czy coś, to słuchajcie. Ja będę tutaj w tej uliczce, tutaj na prawo. Musicie go jakoś do mnie zaciągnąć, okej? Okay? Jak go zaciągniecie i do was podleci, to wtedy ja wylecę i ogarnę sytuację, dobra? Tam, jak on wygląda mniej więcej, mi powiedz. Nie, znaczy, kurde, no ciężko mi powiedzieć, gościu po 30 może. A jak kilka osób dokładnie budowano, to będzie większe niż po 30. No zareaguję na słowo Quick Jay, nie? Dobra. No nie kraszę. Go do tej liczki, tak? Tak, ja tam będę czekał. Tylko niech będzie sam, nie? No. Dobra, słuchajcie widzowie, no to jest chyba jedyna opcja, jaka mi na razie
przypadła do... To jest jedyny pomysł, jaki mam, żeby QuickJaya sprowadzić. Jeżeli coś tam w nim jamie, to gościu nie zostawi płazem, jak go tam jakieś goście, wiecie, powkręcają. Ja tutaj się zaczaję gdzieś. No, za tym murkiem może tutaj stanę. No, tutaj gitara będzie. Ja po prostu poczekam, aż się tutaj zjawi, ale to będzie dziwne, ja się czuję, jestem cały podekscytowany, czajcie to? Za chwilę jest szansa, że spotkamy się z QuickJayem, moi drodzy. Niesamowite. Po takim czasie, widzowie, nie? Po 8 latach. Kurde. No właśnie, ja tak jeszcze myślałem, no przecież jesteśmy członkami bractwa, nie? QuickJay obowiązkiem tam było, żeby zostawić swoją rodzinę i to, i nieważne ten, że bractwo jest zawsze najważniejsze. No ale w sumie jak bractwo przestało działać przez tyle czasu, nie wie czy Rekin się odezwał, może Rekin się odezwał i QuickJay dalej działa, no to też tak może być, nie? Ja nie mam teraz kontaktu, nie wiem jak trafić na Rekina, ale wiem, że Rekin gdzieś tam na pewno jest i na pewno jest powiązany z bractwem. Być może nawet już przejął całą władzę. Może kiedyś do tego też dojdziemy, nie? Ale teraz po prostu czekamy na tą prowokację. Ciekawe, czy chłopaczki dadzą radę. Mam nadzieję, że to nie pójdzie gdzieś za daleko i się nic drastycznego to nie stanie, nie? Ale jaja, jest sekundy dzielą nas do tego, żeby zobaczyć QuickJaya. O, biegną chłopaki, biegną. O, cholera, dobra, jest. I co teraz? Co teraz? Ej, dobra, już! Stary. Cieki. Ty sobie teraz żartujesz. Halo. O, żyjesz? Cholera. Cześć, QuickJay. Rękę. O Boże. Poczekaj chwilę. Panowie, jesteście cali? Lekko wyrwał w rękę. Dobra, dzięki wam. Możecie nas już zostawić. Dobra. Dzięki, opaki. Spokojnie. Ja pierdzielę, QuickJay, no. Cześć. Nie wiem, co mam powiedzieć. No ja też nie mam co powiedzieć. Szczerze, nie spodziewałem się, że wylecisz z kosą na gówniarzy. Nie wiem. Co ty tu robisz, do cholery jasnej? No co robię? Przyszedłem z tobą porozmawiać, tylko musiałem cię jakoś wyciągnąć. Ale jak? Przecież byłeś w Alcatraz. No tak, dlatego... Dlaczego nikt mi nic nie powiedział, że wyszedłeś? Chodź. Kto o tym wie? Chodź. Kto o tym wie? Już ci wszystko powiem. Słuchaj, stary. Dobrze cię widzieć. Wiem, że byłem w Alcatraz, taka jest prawda, że byłem i wyszedłem jakiś czas temu. Niedługi okres czasu, ale jednak wyszedłem. Ktoś mi pomógł, nie wiem kto, ale chciałbym ci powiedzieć, kto mi pomógł, ale sam nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale pomógł mi Rax i Yoshia w międzyczasie. O Boże. I miałem... Kurde, no szczerze, dobra, słuchaj. Ewka zabroniła mi się z tobą widywać. Ewka mi pomogła tutaj... Ewa wie. Ewka pomogła mi tutaj rozeznać się w mieście. Zapewniła mi lokum i ten, ale warunkiem było to, że nie spotkamy się. Przynajmniej raz jej nie posłuchałeś. No słuchaj, no. Jakby łączą nas rzeczy, które są ważniejsze niż Ewka, nie? Wow, naprawdę. Wow. Jak tam? Co u ciebie? Jak widać. Widzę, że... Odciąłem się od wszystkiego. No widzę, ale to co? Jak te dzieciaki? Dorastają. Robię im za ojca. To fajne chłopaki muszą być, nie? Tak. Dajesz radę? Powiedzmy. Słuchaj, Kuki, no. Nie wiem jak zacząć, stary przyjacielu, no. Dziwnie się czuję, stając tu przed tobą. Ale jednak no, musimy pogadać, bo też nie jestem tutaj z byle powodu. Długo się szczerze biłem z myślami, czy przyjść się z tobą przywitać, mając na uwadze to, że ty jednak no, wybrałeś inną drogę i wiem, że te 8 lat sporo zmieniło, ale też jakby o to chodziło, nie? Że ja biorę na siebie całą odpowiedzialność, a wy zaczynacie żyć jakoś normalnie, bo równie wszyscy dobrze mogliśmy wtedy pójść do Alcatraz. Mogliśmy. Powiem ci, że Alcatraz to jest piekło na ziemi. Już nie miałem jak nadziei. To wyglądało? No, nie miałem nadziei już, stary. Myślałem, że umieram. Nie karmili mnie. Bili codziennie kilka razy. Jadłem jakieś szczyny po innych. Pielęgniarka pomogła mi przeżyć, tak szczerze. No i nagle wypuścili mnie. Z Franklinem też tak nie bez gadałem. Powodu? No właśnie nie wiem, o co chodzi. Ktoś podobno, ten prawnik, muszę się z nim spotkać, powiedział, że ktoś mocno pociągnął za sznurki, żebym wyszedł, ale nie wiem kto. To z kimś masz jeszcze kontakt? Z Leo? Nie, z Raxem? Nie. Tak, z Raxem mam, ale to jest bardzo rzadko i to Rax do mnie dzwoni, nie ja do niego. Ale dobra, jak już jesteśmy tutaj razem, to słuchaj, no. Dla mnie rzeczy niektóre się nie zmieniły, ale wiem, że ślubowaliśmy sobie coś. I posłuchaj było. Mnie. Wiem, że łączą nas śluby i nie powinno tego być, ale ze względu na to, co razem dokonaliśmy i jak się to potem wszystko potoczyło, słuchaj, jestem w trakcie działań. Wróciłem,
nie obijam się, zaczynam od nowa. Co mam na myśli? Że nie działam czy nie w jakichś ekipach na South Central. Wynajmuję motel na Davis, ale nie jestem jeszcze z niczym powiązany. Gadam z pewnymi grupami. Gram też pewnego durnia, że tak powiem. Dorabiam w Tequilali, gdzie wyobraź sobie... Tequili? Tequilali, no. O, ciekawe. Pracuję jako ochroniarz, ale ostatnio działam coś więcej, bo nie zgadniesz. Co? Stałem na bramce i zjawił się on. Kto? Pastor. Ten pastor? Ten pastor. Ten od Ghosta? Mhm. Nie widziałem go dobre 6 lat. Jest w mieście i działa. Co więcej... Dla cywili się to na szczęście nie objawa. No chyba się wycofałeś, to może nie wiesz. Ale to nie koniec historii. Okazało się, że tego wieczoru jeszcze jedna osoba i była w towarzystwie pastora. Candy. Widziałeś ją? Rozmawiałeś z nią? No, nie rozmawiałem z nią, prawie mnie rozpoznała, ale jakoś udało mi się ten, bo wiesz, ja jakby nikomu nie mówię, że wróciłem i dbam o to, żeby nikt mnie nie rozpoznał, no, widzisz. Z Candy mam jakiś kontakt. Tak? Nie wnikałem, co robi z kim. A wiesz, co się dzieje na mieście, czy nie? Czasami se pogadam ze znajomymi z forum. Jak tam forum? Trzyma się na razie, bez większych wojen, kilku dobrych lat. Od czegoś, co zostawiliśmy, coś się utrzymało. Ciekawe, czy to prawda. Nie, ja jestem w trakcie badań, ale właśnie o to chodzi, że ludzie z Tequilali są dziwnym trafem powiązani z pastorem. A jeżeli jest pastor, to musi też być syndykat, tylko właśnie nie chcę od razu wracać i ojej, wielki Dwayne wraca i robi nie wiadomo co, tylko próbuję zbudować swoje imię od początku tak, żeby nikt nie mógł się do mnie doczepić, nie? Jak byłem w pierdlu, wyobraź sobie, to nikt do mnie nie zwracał się Damon, znaczy Dwayne, tylko właśnie mówili do mnie Damon. Ktoś, kto mnie wsadzał, to ktoś mi pomógł tak naprawdę, nie? Bo wszyscy myśleli, że chyba Dwayne umarł, a Damon Devils poszedł siedzieć, nie? Ci, co znali moje drugie imię, to wiedzieli, ale mało było takich osób, więc większość z nich nie żyje. Także jakby moja kartoteka jest na nowo otwarta. Szczęście w nieszczęściu. No miałem ostatnio też moje zatrzymanie, jakby nikt mnie nie śledził, nikt nie pytał o moją przeszłość. Tak mam wrażenie, jak chyba jestem czysty w kartotece, ale muszę się upewnić. Ale dobra, do sedna. No mnie się nic nie zmienia, jestem w kontakcie z Oshiją i Raxem i podejmujemy pewne działania, ale bardzo powoli. Próbujemy wybadać, jak syndykat głęboko wszedł w struktury działalności w Los Santos, jakie ma wpływy i kto do niego należy. Więc no na razie nie potrzebowałbym jakiejś twojej większej pomocy, ale no jeżeli to się rozwinie, to nie ukrywam, że będę potrzebował starych znajomych. Ja wiem, że masz dzieci Logana na głowie, wiem, że masz szefkę na głowie, ale tak jak mówię, ze względu na nasze stare czasy dam ci wybrać. Będziesz mi potrzebował, to zrobię wszystko, żeby rozdzielić te dwa życia. Jeżeli uważasz, że nie chcesz się mieszać i nie dasz rady, to stary, powiedz mi i ja już do ciebie więcej nie przyjdę. Uszanuję to i będę cię trzymał od tego z daleka. Chcę się to mieszać. Postanowiliśmy sobie coś 8 lat temu i chcę tego dokonać. Chcę wyzwolić to jebane Los Santos. No, dobrze to słyszeć, ale wiesz, że to prędzej czy później wyjdzie na światło dzienne UF-ki. Co wtedy? Zrozumiem to. Masz jakiś kontakt z Rekinem? Nie. Jedyny kontakt to jest z Candy. Ale jedyny. Zero. Cholera. Zniknęli rok, 2 lata temu. No to był jeszcze kontakt z Leo? No, 2 lata temu. I co próbowałeś zrobić? W sumie próbowaliśmy cię jakoś wyciągnąć na początku. Było wiele prób nieudanych. Cholera. Dobrze cię widzieć, wiesz? Wzajemnie. Chciałbym też poznać te dzieciaki jakiegoś dnia. Kiedyś coś się ogarnie. Czyli co? Mogę na ciebie liczyć? Możesz. Posłuchaj, na początku może być trochę ciszy. Nie będę cię mieszał w te wszystkie gówniane rzeczy. Jak najwięcej czasu spędź z młodymi i zajmij się Ewką. Jak coś będzie więcej się działo, to wtedy dam ci znaka i zaczniemy działać. Ale na razie to są takie rzeczy, wiesz, jakieś głupie uliczne sprawy. Ostatnio kazali mi zbierać jakieś długi od jakichś ludzi. Tutaj, wiesz, zapisałem się na jakieś walki w podziemiu. Spróbuję swoją markę troszeczkę bardziej zbudować.
wpiąć się trochę w hierarchię tej organizacji i zobaczymy, dokąd mnie zaprowadzi. Najważniejsze jest to, żeby dowiedzieć się, z czym, jakie jest powiązanie jej z pastorem, nie? Tak, żeby pastor się dowiedział, bo jak pastor się dowie, że ja żyję i że jestem w mieście, to będzie niezły problem, nie? Tak, wiem o tym. No, także na spokojnie, stary. Kurde. Masz telefon może? Mam, już ci dam numer. Czekaj, daj mi też swój. No dobra, przyjacielu. Jak coś będzie takiego ważnego, dam ci znać. Do tego czasu, jakbyś też coś, nie wiem, kiedyś zobaczył czy coś, odzywaj się. Dobra. I ogarniemy to na spokojnie. Naprawdę trzeba działać bardzo po cichu, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Ja wiem, że też samochody stoją nasze w dokach, czy już nie stoją? Ja swoje jedno auto wziąłem. Czy jeszcze twoje były? Stały jeszcze. No dobra, niech stoją, bo ktoś może to obserwować, nie? Mhm. Jak na razie jest... tam nie było, więc no. Nie wiem, czy ktoś się tym zajął. Jak na razie jestem trupem, nie? Okej. No i lepiej, żeby Ewka się nie dowiedziała, że gadaliśmy teraz. Nie dowie się. Lepiej będzie, jak się już rozejdziemy. Także w kontakcie. Jak ja to szefowi wytłumaczę? Nie wiem, wymyśl coś. Kiedyś cały gang trzymałeś, musiałeś kombinować, a teraz boisz się szefa? Czasy się zmieniają, ludzie nie. No właśnie, właśnie. Jeszcze wrócimy do tego syfu. Zostać... Co to było, widzowie? O cholera, dobra. Niedobrze. Skurczybyk, dobra, muszę go dorwać, widzowie. Ej, ty! Kurde, nie wiem, kto to jest. Cholera. Dawaj go, Kiki! Dawaj go! On ej, stój! On cały czas? Ta! Skurczybyk, widzowie. Coś wyciągnął! Uważaj! Gdzie on jest? Gdzie on jest? O! Kurde! Dobra, dawaj go! Kurde, gościa nas młotkiem atakuje! Cholera, na środku ulicy? No nieźle. Dawaj go szybko, stary, do alejki. Kurde, no jak za starych czasów, widzowie, jak za starych czasów. Może nikt tego nie widział. Dawaj go tu! Quicky, dawaj go tu, gdzie jesteś? Już, idę. Dobra, tutaj go dawaj. Dobra, cholera, cały czas nas słuchał, nie? Po co tam stałeś? Nigdzie nie stałem. Po co tam stałeś? Lepiej to powiedz. Nigdzie nie stałem. Dobra, cholera. I co teraz? Co z niej robimy? Jeżeli szef się czegokolwiek dowie, jesteś trupem. Rozumiem. Ogarniasz... Z tego, co słyszałeś, to wiem, co umiem. Nic się nie dowie. Z tego, co słyszałeś, wiesz, co umiem. Tak, ogarnę. Dobra, nie, działaj. Hej. Dobra, cześć. Widzowie, mamy Quick J'a. Quick J is back, widzowie. Tylko, że tak jak mówiłem, na razie na spokojnie musimy sobie to ogarnąć, cholera. Ale Quick J jest z nami, widzowie. Dobrze, o to właśnie chodzi, żeby był taka osoba jak Quicky. Kurde, ale się cieszę. Kilka wspomnień mi teraz wróciło, jak zaczęliśmy biegać, także tutaj Quick J jak wrócił do formy, kosę wyciągnął. Wcześniej w ogóle dźgnął tego jednego z naszych ziomków. Musiał na to uważać, cholera, bo Quick J to jest po prostu... No, gościu nie ma zahamowań, co nie? Ale dobrze, właśnie to jest bardzo mocne wsparcie teraz dla nas i będzie trzeba to wykorzystać, ale na spokojnie, tak jak mówię. My sobie będziemy działać, zdobywać te wszystkie nasze znajomości, to te duperele i w odpowiednim momencie wdrożymy w to Quick J'a, nie? Teraz po prostu najważniejsze jest to, że mam świadomość, że nie jestem z tym sam i możemy to wykorzystać do kolejnych działań, także fajnie, kurde. Quicky jest z nami, widzowie. Oj, nie zapytałem go jeszcze o Franklina, tego jego dzieciaka, kurde, muszę to następnym razem, jak będę miał okazję, mam jego teraz numer telefonu, to zgadamy się jakiegoś dnia i pogadamy, nie, jak będzie poza pracą czy coś, tak żeby na razie jeszcze Ewka się nie dowiedziała, a jak się Ewka dowie, to będą same problemy, nie, obiecałem jej, że nie będziemy tego robić, ale dobrze Rax powiedział, po co ja w ogóle patrzę na to, co ta Ewka mówi, jakby ja rozumiem, że to są dzieci też Logana i Logan ją tamten, ale no, żeby te dzieci Logana żyły bezpiecznie, to trzeba... pewne rzeczy zrobić, nie? A no nie ma lepszych ludzi niż Quicky do tego, no. No, ktoś do mnie dzwoni, widzowie. Halo, halo. Halo, to ja, Axel. No, cześć, co tam? Wpadaj na tequilale. Szef potrzebuje pomocy prawdopodobnie. No dobra, tequilala? Mhm, podejdź na tequilale. Mamy GPS-a szefa i będziemy mu pomagać. Weź jakąś kamzę, damy ci. Ale czekaj, co? Dobra, już jadę, pogadamy na miejscu, będę za 3 minuty, hej. Mhm. Aha, coś z szefem, widzowie, nie podoba mi się to. Czyżby szef wpadł w jakieś kłopoty?
albo coś innego. Kurde, ja już jestem wzywany teraz, że weź klamzę. Ja pierdzielę, co to ma znaczyć? Chyba się szybciej będę wpinał w tej hierarchii, niż mi się wydaje, ale okej, no dobra. O to chyba chodzi, nie? Który mamy odcinek dzisiaj? 6 widzowie? No, zaczynamy, zabawę. Dobrze, że jesteś. No hej, co się dzieje? Dobijamy deala i chyba nie idzie zgodnie z naszymi myślami. Okay. Więc weź pistolet, dam ci zaraz kamizelkę i lecimy. No dobra, to czym jedziemy tym? Tym SUV-em. Okej. Okay. Ale to nie chcę, wiesz, za bardzo się wypytywać, ale to coś ważnego załatwiamy, tak? Ważny biznes dla szefa. No dobra. Twojego w sumie. Dobra, okej, okay. No to dawaj, jak trzeba pomóc, no to jedziemy, od tego jesteśmy, nie? Mhm. No a coś więcej, z kim ten deal, żebym wiedział, na co się przygotować? Jest to pewna organizacja w mieście i nie idzie to z myślą naszego szefa. No dobra, dlatego kazał nas po nas pojechać, w razie żebyśmy robili za bodyguardów, tak? No, tak. Może nic nie będzie, wiesz, to może być taka próba siły tylko, żeby w razie się zabezpieczyć. Ty też, właśnie, stary, co jest z tobą? Ty strzelałeś kiedyś? No. Na pewno, stary, bo ostatnio byłeś taki trochę spanikowany. Gorszy dzień w życiu. Czekaj, co jest, stary? O kurde, chyba się zaczęło. O cholera, w dobrym miejscu jesteśmy? Kurde, widzowie, za dyma. Gdzie jest szef? Na lewo. Trzeba tam się jakoś przebić. Dobra, widzowie, coś tu jest nie tak. Chyba się nie dogadali. Kurde, trzeba go stąd zabrać. Oni chłopaki mają poważne problemy, muszę im jakoś pomóc. Szefie! Dobra, muszę im barykady zrobić. Dwayne! Szybko! Chowajcie się! Szefie, musimy się wycofać! Wiem, mój automat kuloodporne opony, damy radę moim. Tylko trzeba ich odciągnąć, w jaki sposób? Jeden nie żyje, dostał! Wsiądziesz szybko do mojego... Dwayne? Ta, musimy się cofnąć, dobra. Szefie! Dobra, to na 3-4 wsiadasz do auta, dobra? Szefie, inaczej! Dawaj. Ja i wezmę na siebie, a wy uciekajcie i potem po mnie podjedźcie, dobra? Dobra, tylko macie przeżyć, rozumiem. Dobra, się? jasne. Dobra. To... Niech Axel też z tobą pójdzie. Axel! Dobra, odejdźcie od auta. Dobra, gotowi? Na 3-4, na 3-4. 3-4. Wow. Dobra, oni się wycofują, widzowie. Dobra, jedno leży. Kurde, tam nas obchodzą. Dobra, muszę się jakoś wycofać. O! Kurde, tam jeden obchodzi, widzowie, muszę się nim zająć. Dobra, zdejmuję tych. Wow, ale dostał, widzowie, ale dostał! Dobra, drugi. Dobra, idę, widzowie, wycofuję się. Dobra! Siadajcie! Dawaj. Dwóch leży! Uciekli. Gdzie jest nasz? Uciekli. Dobra. Dobra, robota, Dwayne. Siedź. Trochę tam... No. Cholera! Po oponie, kurde. Dobra, trzeba zmienić auto szybko. Jedź. Nie stawaj tu, bo zobaczą, że wyjeżdżamy. Szef pojechał? Tak. Dobra, trzeba zmienić furę, stary. Zaraz czegoś znajdziemy. Jesteś cały? Mhm. Stary, tu? Bierz tam auto. O, jadą, masz to auto! Jedź! Jedź, stary, jedź. Spokojnie. Dawaj teraz tu w prawo. Dawaj, tu w prawo. Dawaj. Cholera, nie zgubimy ich, stary, tak. Jeść tu gdzieś. Kurde. Dobra, wysiadka. W prawo. Dobra. Dawaj, Alex!
Leżą! Dawaj go. Zawsze dobiję, Alex. Czaję. Dobra. Chodź. Zjawi się tu policja zaraz. Prosto biegnij. Mogą zaraz policję się zjawić. Na drugą stronę. Chowaj broń. Jadą, policja. Na kładzie ktoś idzie. Tutaj, dawaj tu. Skacz tu na prawo. Wow. Kurde, ktoś nas jeszcze goni. Baj. Kurde, to policja jedzie, my się strzelamy, widzowie. Dobra, widzowie, trzeba tu skakać. Widzieliście, widzowie, jak się wdrapałem? A już się policja nim zajmie. Ty, to nie był ten gościu z klubu, widzowie? Co to ma znaczyć? To ja był ten gościu z klubu. Dobra, chowam klamę, uciekam. Ja pierdzielę, to na pewno był ten gościu. Kurde, muszę gdzieś tutaj uciec. Schowam się czy coś. Ważne, że ten szef jest cały. O. Dobra, tak się ucieka policji, widzowie. Jadą tędy, patrzcie się. Tak się to robi. Oj. Dobra, pojechali, idę stąd. Jeszcze trochę, kurde, i mógłbym w kajdankach już chodzić, ale zobaczcie, pięknie się udało. Mam tylko jakieś obdarte plecy, z tego co widzę, albo krew kogoś na tych plecach, ale zobaczcie, widzowie, ja już jestem praktycznie bezpieczny. No mocno było. Dobra, widzowie, ogarnęliśmy jakąś furę, jedziemy już na spokojnie. Wiecie co, no chyba pojadę pod tequilale, nie? Tak szczerze, tylko nie mam wieści od Axela, pogadamy już na miejscu. Ale też z tym szefem możemy się spotkać i pogadać. Ciekawe, jak on w ogóle się tam odnalazł, czy jest cały, nie? Cholera, gruba akcja, bo najgrubsza akcja na razie w tym sezonie, widzowie. Ja przez chwilę czułem tą walkę. Mówię, kurde, może powinienem tam bardziej przypuszować, bardziej zaatakować, ale z drugiej strony sobie myślę, nie, no nie, dobra, nie ma też co od razu się zdradzać. Zdjęliśmy tam kilku tych ludzi, więc na pewno wyszliśmy na tym lepiej. Ale mocno było, no, mocna walka, kurde. Aż mam niedosyt. Już tam Dwayne'em już się prawie rozkręciłem w tamtym momencie, ale nie można dużo walczyć. O kurde, policja jeszcze tu jedzie. Na spokojnie. Muszę pamiętać, że na spokojnie, bo za dużo się dzieje. Ważne, że teraz ten szef jest żywy i będziemy mogli podjąć kolejne działania. No, tequila też tu jest zaraz, więc na spokojnie tam jedziemy. Kurde, już myślałem, że za mną jadą. Ale nie widzę nigdzie nikogo samochodu, więc może ich nie być. Jest tu kto? Jesteście na dole? Halo? No, jesteśmy. No, wybaczcie, trochę długo mi to zajęło. Wiesz co, mam jednego rannego, czekaj, chwila. Mija, weź się nie zajmij. Dobra, jestem, jak tam wszystko, okej? Okay? Tak, ze mną jest jak najbardziej w porządku. Szczerze mówiąc, zdziwiły mnie trochę twoje umiejętności strzelania. Możesz mi coś powiedzieć o tym? Bo mówiłeś, że wiesz, że nagle pojawiłeś się w mieście po przerwie i tak dalej, nagle umiesz strzelać. O co chodzi? Nie, no improwizowałem, no przecież no co to jest za sztuka strzelać z pistoletu? Ciągniesz za spust i strzelasz, no strzelałem na oślep. Wierz mi, że to nie wyglądało jako, jak, no, improwizacja i trochę mnie zdziwiła. Nie wiem, co się działo, ja ledwo pamiętam, co się działo w tamtym momencie. Miałem taką adrenalinę, wszystko, że nie wiedziałem, do kogo strzelam. Udało się, jesteśmy cali, to chyba jest najważniejsze. Naprawdę, no nie wiem, co ci mam powiedzieć. Żadnym wojskowym nigdy nie byłem, nie wiadomo czym, nie miałem do czynienia z bronią i nie wiem, no adrenalina, szczerze, adrenalina, no chyba najbardziej na to wpłynęła. Muszę ci tutaj nie podziękować, bo jednak uratowałeś mi życie. Teoretycznie moje auto wybuchło,
No tam koło bańki poszło, no ale to nic ważnego w porównaniu do mnie. No i też mam pewną propozycję dla ciebie. Dobrze, że tutaj jesteśmy tylko my. No bo jak już pewnie też zauważyłeś, nie jesteśmy po prostu ekipą, która trzyma sobie tequila, ale zresztą nie mielibyśmy jakichś VIP-ów i tak dalej. Aha. No już chyba wiesz, co się kręci, nie? No szczerze... No jakieś prywatne roboty miałeś i tak dalej, strzelaniny... Zdaję sobie sprawę, że jest tutaj coś więcej. Jakby moje stanowisko się nie zmienia, chętnie sobie dorobię. No ja wychodzę od razu do ciebie z propozycją, bo zobaczyłem, że bić się umiesz, no to strzelanie to aż byłem w szoku, bo naprawdę no, trafiłeś nie jednego tam. No i jednak uratowałeś mi życie, no i mam taką propozycję, czy może chciałbyś do nas dołączyć, co ty na to? Dołączyć? Dołączyć. No dobra, ale ty, jak to wygląda, ty jesteś szefem tej budy? Wiesz co, to miejsce należy do mojego szefa tak właściwie. I ja mu to powiem, że jednak bierzemy ciebie do naszego grona, tak? Czyli co, ja będę, ty będziesz moim szefem, ale ty też masz szefa, tak? No tak, dokładnie, takie schodki wychodzą z tego. Dobra, nie będę wnikał bardziej, jakby pewnie z czasem się dowiem. No co mogę powiedzieć, no bardzo chętnie, no. Tylko, no mam nadzieję, że kasa też się będzie zgadzać, no bo jednak te rzeczy dzisiaj to, no swoim życiem ryzykowałem. No kasa, to wiesz, to na pewno się będzie zgadzać, szczególnie za tą akcję dzisiaj. Teoretycznie nie wyszła ci ta, no wiesz, wczorajsza. Ale to wiesz, nadal ta misja istnieje u ciebie, tak? No. No i właśnie, co do tej twojej wczorajszej roboty, namierzyliśmy tego gościa. Aha. No i chciałbym, żebyś dzisiaj ze mną pojechał i pokazał mi więcej umiejętności w praktyce, żebyś go po prostu dorwał. Spoko? No dobra, no ty jesteś szefem, jakby ja powiedziałem, że mogę działać. Ale potrzebuję chwilę luzu, co? Dopiero przyjechałem tutaj, kurde, daj mi z 5-10 minut. Dobra, nie? Ale poczekaj, nie możesz tak, wiesz, odejść z pustymi rękoma, wiesz. No, oferuję ci za uratowanie mi życia trochę kasy. Policzymy się, jak dokończymy robotę wcześniej. Chciałbym coś dokończyć, żeby iść dalej, dobra? Dobra, no dobra, okej. Okay. No to idę się ogarnąć. No. Okej. Jeszcze mogę do ciebie numer telefonu? Tak, zaraz to zostawię. Dobra. Kurde, widzowie, wychodzi na to, że ten gościu z kitką to jest klapek kogoś, kto trzyma ten klub. Czyli mi się wydaje, że po prostu my na razie dołączamy do takiej grupki, do grupki. Będziemy pomagać gościowi, który właśnie należy do jakiejś większej grupy. Czyli my będziemy jakby teraz aspirować, żeby też dołączyć do tej właśnie grupy, którą jest rządzona przez tego gościa tutaj, więc chyba teraz musimy się zasłużyć, żeby poznać szefa tego klubu. Jestem ciekaw, kto to może być, ale no już zaczynam kumać, jak jest tutaj hierarchia rozłożona akurat w tej organizacji. Jest bardzo dobrze rozłożona, no bo zobaczcie, ja robię akcję w zasadzie dla jakiegoś gościa, który jest pionkiem. Czyli jestem jego takim chłoptasiem na posyłki, jakby nie patrzeć. I ci, którzy są na górze, to są totalnie czyści. Przez to, że właśnie taki gościu jak on i ja wykonujemy te takie roboty. No, jestem troszeczkę zaciekawiony, jak to potoczy się dalej, bo już było teraz mocno. Nie udała mu się jakaś tam współpraca. I wiecie, to może być tak, że jemu będzie więcej akcji nie wychodzić i ktoś będzie musiał wejść na jego miejsce, a tą osobą na przykład mogę być ja. No, chłopaki nieźle to tutaj poogarniali. Te Los Santos jest teraz bardzo ciekawe i te wszystkie organizacje. No i trzeba dać temu teraz szansę i to jakoś porozwijać, podoglądać. Przynajmniej już wiem, jakie jest teraz moje miejsce. Teraz on chce, żebyśmy dorwali jakiegoś gościa, więc tego gościa trzeba mu go przyprowadzić już tak na acacy, więc robimy jeszcze z nim tą jedną robotę. No i jesteśmy w jakiejś tam organizacji. Mam nadzieję, że teraz się dowiemy, co oni dokładnie robią, bo na razie to tylko chodzimy po klubie i pozbywamy się gościa, który ma długi, ale oni z tego nie żyją, widzowie. Tu jest coś więcej grane. Jestem ciekaw, jakim oni mają interes, że pastor się nim interesuje. I myślę, że dowiemy się tego niedługo. Dobra, no ja jestem w zasadzie gotowy, żeby działać, nie? Tylko pytanie, co i jak? Sprawa jest prosta, tak jak wszystkie. Podjeżdżamy, wystarczy drive-by, jak będzie stał gdzieś, wiesz, na boku swojej posiadłości. Jak nie, trzeba się wkraść, odstrzelić go. Ja nie muszę się nim bawić, ważna jest jego śmierć. Jakby ja rozumiem, że jest wam niepotrzebny i też jakby te strzelniny, co były chwilę temu, to tak jak mówiłem, miałem przypływ adrenaliny, ale
No nie wiem, no nie wiem jak to zabrzmi, ale... Nie czuję się, żebym nie jeszcze... Nie dasz sobie rady? Nie, no nie czuję się, żebym jeszcze kogo zabił, a tutaj już tak konkretnie chcecie, żeby polecieć, nie? Bo tam te no, wszystkie... To jest po części sprawdzian, nie? Także no... Musisz się popisać. Szybko wchodzimy. Potem możemy dać ci luzu, jeżeli Zrobić. Byś chciał. To jest, wiesz, taka bomba na rozpoczęcie zabawy, nie? A później lekka przerwa, no i później kolejna Po prostu sprawa, też nam osoby się wysypało od Czyli tych co? Zadań. To jest część tych wszystkich obowiązków, tak? Mhm. Ajajaj. To jak, wchodzisz w to? A mam jakieś wyjście? No, obawiam się, że nie. Jak jedziemy? Ja, ty? Zgadza się. No to prowadź. No to chodź za mną. Na szczęście mam drugie auto. Ten maskul karmi wybuch, no ale... Trudno. Postaram się z niego coś wycisnąć przy okazji, widzowie. Może coś więcej ustalę. Jak jedziemy? Mam kurkę dosyć szybką. Po prostu, tak jak ci mówiłem, podjeżdżamy. Drive-by i tyle, nie? Czerwona drive-by? Maszyna. To bawicie się no, drive-byem? No, najlepiej będzie drive-byem go dojechać, mi się wydaje. Też nie widziałem cię w akcji takiej, wiesz... Słuchaj, drive-by'e są o tyle ryzykowne, że jak to jest twoje prywatne auto, to nic z tego nie będzie, bo cię potem namierzy policja. Spokojnie, blachy. Blachy są kręcone na No ale blachy, kolor, wszystko? To nie jest problem, mamy odpowiedniego mechanika, wsiadaj. Okej. Okay. Czemu ja akurat? Czemu ty, no... Jesteś, można powiedzieć, że nowym członkiem? To pierwsza rzecz, nie? To jest normalne, że tak wszyscy wchodzą, tak jak ja? Nie, ale ty masz potencjał i pokazałeś już dużo, także... Dobra, niech będzie. To jest bandzior, nie? Tamten gościu. No, można tak, tak go nazwać. Z tego co widziałem, nosił broń, wiedział jak jej użyć, to chyba nie pierwszy raz. Wiesz co, ma pewne odpały i trzeba go skończyć. Ty, tutaj, za nami. Spokojnie. Trzeba troszeczkę go majgnąć. Dobra, cię pokazać. To jest jego mieszkanie, samochodu. Tak? Tak. Na światło chyba najlepiej, nie? No, się... o Boże. Ty, on chyba wie, dobra, przyciśnij go. Musimy go o cholera, dawaj. On wie, że za nim jedziemy. Ajajaj. Dokąd pojechał? Na lewo, na luzie. Mamy Jeepsa. Jesteś pewien? Tak, namierzony jest przecież, spokojnie. Aha. Wow, do... O! Bomb. Dobra, jak dasz radę, strzelaj. Nie będę ryzykował. Trzeba go przycisnąć, najlepiej byś w niego uderzył, żeby go wyrzucić. Dasz radę tak podjechać? Tak, tylko to auto jest trochę nadsterowne. On wjeżdża do miasta? No. To będzie trochę problematyczne. Kurde, widzowie, no ten gościu jest po prostu na odpale, on się niczego nie boi. Tym bardziej bym nie ryzykował tutaj w mieście. Szczerze mówiąc, średnio mnie to obchodzi. Mam odpowiednią kasę i mogę przekręcić pewne sprawy, także... No spokojnie, chyba go mamy. Poczekaj, zaraz go pitnę. Nie, chyba sam wyrzuć. Odpuśćmy trochę w mieście, mówię ci. Ludzie tylko szukają takich nagłówków. Kurde... Dobra, odpuśćmy trochę, serio. Zaufaj mi. Dobra, jak mówisz, tak zrobimy. No pomyślmy racjonalnie, jedzie po centrum miasta, od czasu do czasu oddaje strzał, to jest kwestia czasu, żeby go dorwała teraz policja, może tego chce. To się po części zgadza, nie? No ale wiesz, jednak wolałbym ja go dorwać i ja go unicestwić niż jakaś śmieszna policja. Czyli to jest pewne, jest na nim wyrok napisany? Tak. No to spokojnie, daj mu trochę dystansu. Też za kierownicą nie za dobrze sobie radzi, może szybko jechać, ale tak czy tak mam jeden nadajnik w jego samochodzie. No to tym bardziej, to dajmy mu odjechać. Niech nabierze pewności. Mówisz, tak zrobimy. No widzowie, tak jest bezpiecznie, nie chcę też nie wiadomo czego robić w środku miasta. Gościu jest na odpale, ma nawigację, więc dobra. Dwayne skręcił na lewo, także szykuj klamę w momencie, bo tak podjadę może... A poczekaj, za budynki może? Wejdziemy? Dobra, stań tutaj, no chodź. Jak elegancki. Szczęście na swoją taką lepszą Są planę. Kamery? Nie, tu nie powinno być w tych uliczkach. Nie wydaje mi się. Kurde, z takim gnatem chodzisz po mieście? Wiesz co? Spokojnie, rozwalę skrzynkę. Gdzie on jest? Powinien być tam na... Że... Tu na dłuższy? Aha, tam powinien być. Jest jego auto, chodź. Czysto? Cholera, nie ma go... O! Trzeba uważać. Co? Na górze! Mam go! Naboje mi się skończyły! Dobra.
Dobra, mam go. Dobra, sprawdźmy, czy żyje i spadamy stąd. Dobra. A ja to po swojemu też. Nie, trup, trup na miejscu. Bardzo, piękna sprawa. Dobra, lepiej stąd spadać. Dobra, bierz to auto, ja biorę swoje. Mhm. Dobra, widzowie, mamy to, kurde, czyli to była kolejna pułapka. Co to by są za ludzie, jakby ciężko się zidentyfikować, bo każdy z nich ma jakby wspólne te barwy, jakieś inne kolory. Nie wiem, o co chodzi, widzowie, ale jedno jest pewne, kurde, jedno jest pewne. Wkraczamy w jakiś kolejny epizod życia gangstera, czyli ta akcja być może teraz będzie bardziej napięta, kto wie, miało być spokojnie, mam nadzieję, że tak będzie, ale sam nie wiem, czego się spodziewać. Szybko się wkręciłem w tą organizację, szybciej niż myślałem, ale żeby mnie to nie zgubiło, będzie trzeba to jakoś zatrzymać. Trzeba z nimi też pogadać, bo widzę, że ten gość jest nieogarnięty, boję się, że popał nas jakieś niepotrzebne kłopoty. Trzeba to zmanewrować, widzowie. Mi się wydaje, że ten gość jest strasznie lekkomyślny, ten gościu, z którym pracujemy, ten Herman, bo nie dość, że nie boi się policji, nie boi się niczego, chodzi z jakimś karabinem. No, mam wrażenie, że to jest taki trochę, kurde, no, głupek, nie? O, za mną policja? O kurde. O kurde, drugi radiowóz, widzowie. Nie no, no to pięknie, no to, no to gite, no to mamy przypał. Dobra, muszę się zatrzymać, widzowie. Cholera. No to pięknie.